No jak? No dobrze, troszeczkę, jeszcze poniżej 11 na 100. Normalnie. Wyższy krok kolana wyżej. No i zaraz zobaczymy, jak to będzie. 41 jest... na 100 plus 20 papierosów. Ale słuchaj, to jest kwestia tylko treningu. Przecież to wszystko można usprawnić, mięśnie jak żelazo, równiutki oddech. Ty masz przekonanie ludzi, którzy nigdy nie uprawiali żadnego sportu. To znaczy, że wszystko można poprawić niezależnie od warunków danych. Można, można. Wystarczy zmierzyć i wykorzystać. Maksymalne napięcie, wysiłek, pracują mięśnie zginające rękę w stawie łokciowym. Oczywiście swego czasu uważano, że wyniki sportowe to jest coś w rodzaju, no, łutu szczęścia. Nie było obiektywnych pomiarów. Tu są, no, 120 niedawno. Tak naprawdę ludzie, którzy, no, powiedzmy, zajmują się wiosłowaniem, osiągają w tym przypadku w okolicach 200 umownych jednostek, to znaczy jakieś 100 newtonów, czyli około 50 kg. To jest wynik na skalę, no, powiedzmy, międzynarodową. Tu na skalę telewizji polskiej. Jest to próba obiektywizacji, dość prosty pomiar, czujnik tensometryczny, mierzący siły, łańcuch, który, no, przesuwa, przenosi siłę bezpośrednio w miejsce akcji i oczywiście mierząc ramię działania siły, tym razem naprostowanie w stanie łokciowym, można po raz pierwszy dokonać, no, czegoś w rodzaju obiektywizacji, nareszcie widzieć, które mięśnie i jak pracują podczas ruchu, w tym przypadku stawu łokciowego, ale badanie można skomplikować. Jeszcze raz, 60, 70, 80, 80, czyli połowa tego, co uzyskują wioślarze. No nie jest zły, nie jest zły. I jest to także pierwszy przypadek, prosty przypadek pomiaru, który pozwala jak gdyby poza łutem szczęścia wiedzieć, kto, jak i ile może osiągnąć w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Próba zdobycia, nieśmiała próba zdobycia odpowiedzi na pytanie, jak to właściwie działa, jak ten niezwykle skomplikowany system mięśniowo-kostny zachowuje się podczas choćby tak nieskomplikowanej pracy jak przysiad czy chodzenie. No i w tym celu trzeba użyć niemalże najmądrzejszych rzeczy, jakie człowiek jest w stanie w tej dziedzinie wymyślić. Ta linijka biegnąca od biodra do stopy to goniometr, urządzenie pozwalające zmierzyć kąt ugięcia, w tym przypadku stawu kolanowego. Przysiad, uwaga, 700-800 mniej więcej miliwoltów, to znaczy 80 kilka stopni ugięcia stawu kolanowego podczas takiego przysiadu. Ale to oczywiście informacja ledwie szczątkowa o tym, jak działa tak skomplikowany system. Próba zdobycia kolejnej. Na nodze trzy elektrody. Z przodu na mięśniu prostym uda, z tyłu na mięśniu dwugłowym i wreszcie trzecia na tak zwanym brzuścu mięśnia łydki. Tylko trzy mięśnie, a ileż kłopotów samych technicznych. Skórę trzeba nie tylko ogolić, ale dosłownie papierem ściernym zetrzeć ją bardzo mocno, żeby nic nie przeszkadzało i nie zakłócało tych mikroskopijnych prądów rzędów miliwolta. Teraz te mikroskopijne prądy trafiają do specjalnej aparatury. Tu wzmocnione kilka tysięcy razy rysują obraz. Trzy kanały i zapis na specjalnym papierze faz ruchu poszczególnych tych trzech badanych mięśni. Widać to doskonale, że w miejsce linii prostej pojawiają się takie wysoko biegnące czarne kreski. Nie tylko siła działania mięśni, ale też czas włączania się poszczególnych mięśni, tych trzech, na przykład podczas czegoś takiego, co imituje bieg. I dopiero tutaj widać, że zebraliśmy raptem trzy informacje. A ileż ich jeszcze pozostało? Przecież mięśni jest w takim urządzeniu jak kończyna ponad kilkadziesiąt.
Jest gotów. Uwaga. Na razie powolutku. To jest spacerek. Mięśnie pracują minimalnie. Szybkość rośnie. 5 km na godzinę. A zdrowe tempo. 6. 8. 10. Musi biec. Wysiłek może rosnąć. Powolutku kąt, pod którym porusza się, narasta. Był przed chwilą w okolicach 10%, w tej chwili przechyla się w stronę 15, za chwilę będzie w okolicach 20. Przy czym cały czas wysiłek jest kontrolowany poprzez analizę gazów, którymi ten człowiek oddycha. Istotne jest w tym przypadku zarówno bezpośredni pomiar tętna, jak też ilość wdychanego powietrza w litrach na minutę, jak też bezpośrednio zużywanego w jednostce czasu tlenu i wydychanego dwutlenku węgla, bo przecież to są metody pomiaru energetyki organizmu. Wysiłek trwa. Tętno 150. Na minutę normalny człowiek zużywa w okolicach 44 ml tlenu. Zawodnik w okolicach 70, a dobry trening jest w stanie podnieść tę możliwość przyswajania tlenu, a więc energii z otoczenia, nawet o 20-30%. Koniec próby. Podczas całej próby na bieżąco był podłączony do aparatury, był w sposób komputerowy testowany i tutaj znów odrobina informacji, odrobina zamiany w liczb, możliwości jego organizmu współgrania z gazowym otoczeniem znów przestała być tajemnicą. Coraz głębiej, nie tylko w palec, ale w to, co nazywa się fizjologią. Niestety ten wyczynowy sport wymaga wkraczania w pewne tajemnice organizmu ludzkiego, a właściwie w pewne bariery, które organizm sam stworzył, żeby nie dochodziło do takich nadmiernych przeciążeń, ale właśnie one są treścią wyczynowego sportu i pytanie, jak te granice znaleźć. Na przykład w taki sposób, przed próbą bardzo potężnego wysiłku, pobranie krwi i analiza tak zwanej równowagi kwasowo-zasadowej, która informuje o tym, jakie jest pH krwi, jaka jest ilość tlenu, dwutlenku węgla. I w tym momencie, uwaga, start 15-sekundowej próby na specjalnym cykloergometrze przy bardzo dużym 4,5-kilogramowym obciążeniu proporcjonalnym do wagi ciała. I zasada, maksymalny wysiłek. Ile tylko można w tych 15 sekundach dać z siebie? Stop! Koniec próby. Prawdziwi sportowcy przeprowadzają tę próbę przez 30 sekund. Zdarza się, że po jej zakończeniu mdleją. Bo rzeczywiście przeciążenia są ogromne. Tutaj już nie ma właściwie żadnych zapasów sił. Wyniki pierwszego badania. pH 7,33. Tlen 73,4 mm/l. CO2 32,5. CO3 16,5. I tak zwany niedobór zasad minus 7. Już wysoki, dlatego że cały czas coś, jednak jakieś ćwiczenia fizyczne, choćby ten przeskok przez płot. I teraz dopiero te wyniki nabiorą jakiegoś większego znaczenia, kiedy wprowadzimy do aparatu próbkę krwi pobraną po wysiłku i porównamy te dwa wyniki. I ponowne pobranie krwi. Tym razem, choć oczywiście tego nie widać, należy się spodziewać, że organizm tę barierę przekroczył i że ta krew, jej skład chemiczny, jej równowaga kwasowo-zasadowa będzie radykalnie odmienna od tej, którą miał pacjent przed wysiłkiem. No i wyniki drugiego pomiaru. pH 7,27.
pH spadło, ale to znaczy, że zakwaszenie organizmu wzrosło, więc jego wydolność spadła. No i drugi parametr najistotniejszy w tym wszystkim, czyli niedobór zasad, -11,2, a był -7,5. Czyli wydolność organizmu po tej próbie spadła znacznie. O ile? To by trzeba przeprowadzić porównawcze badania, specjalne tabele. W przypadku sportowców określa się to bardzo precyzyjnie. W każdym razie to wnikanie w fizjologię krwi jest tutaj wskaźnikiem tego, jakie bariery po prostu stawia organizm. Prostata wydaje się tutaj niesamowita. Stoi się po prostu i nachyleniem ciała, balansowaniem decyduje się o utrzymaniu plamki ekranu oscyloskopu, tego kółka na ekranie oscyloskopu w odpowiednim miejscu. Choć tak naprawdę to jest to reakcja z pewnym programem komputerowym. Ten program odchyla kółeczko i człowiek musi własnym nachyleniem ciała, zmianą obciążenia jednej nogi bądź drugiej, sprowadzić wszystko do zera, a komputer analizuje jak szybko to robi, ocenia jakość i w efekcie powstaje obraz możliwości psychomotorycznych tego człowieka, nie tylko reakcji mięśniowych, ale reakcji na postrzeganie, transmisji sygnałów do odpowiednich grup mięśniowych. No i to wszystko, co określa się prostym mianem koordynacja ruchów, a tak naprawdę jest dość skomplikowanym systemem gry układu nerwowego z układem mięśniowym, tu ma mieć znowu szansę na obiektywizację. Niby proste, a jednak do tego wszystkiego trzeba było wymyśleć dość skomplikowaną podłogę ze zmysłem czucia, 4 piezometry reagujące na naciski i to oceniające te naciski bardzo dokładnie. Efekt jest oczywiście w dalszym ciągu tylko wynikiem pewnej gry komputerowej, ale znów z możliwości człowieka, które wydawały się możliwościami tylko do określenia na oko, ma się szansę otrzymać obraz obiektywny. Uwaga, krótkie szkolenie. Najpierw słuchawki na uszy. Po usłyszeniu tonu niskiego, czarny przycisk po lewej stronie. Ton wysoki, czarny przycisk po prawej stronie. Tak. Żółte światło, lewa stopa, żółte światło, prawa stopa. I kolejno, jak zapalają się poszczególne lampki, na przykład żółta, to żółty przycisk. Lampka zielona, zielony przycisk. I tak 45 bodźców. Uwaga, jesteś gotów? Tak. Uwaga, start. I to jest sposób chwycenia, zbadania, właściwie zmierzenia tego, co wydaje się najbardziej nieuchwytne. Pewnych czynników psychomotorycznych, połączenia sprawności fizycznej z odpornością psychiczną, szybkością czasu reakcji, tego co popularnie nazywa się refleksem, właśnie to jeden z podstawowych parametrów mierzonych w czasie takiej próby, czas reakcji, a także niezwykle skomplikowany proces psychofizyczny, jakim jest koordynacja ruchowa pomiędzy tym, co widzimy, a tym, co wykonują kończyny. Koordynacja wzroku, słuchu, szybkości ruchów wykonywanych ręką, nogą. Aparatura jest bezlitosna, liczy wszystko, każdy błąd, każdą niedokładność, każde spóźnienie czasu reakcji i oczywiście łączny czas tego wszystkiego. 45 bodźców i zaprogramowane 1,5 sekundy czasu na wykonanie właściwego ruchu. To oczywiście warunki próby dla amatora, dla sportowca ten i koniec próby. Łączny czas reakcji 34,2 sekundy. Ilość prawidłowych reakcji 44, no bardzo dobry wynik, ale w sumie warunki próby były dosyć łagodne. Normalnie ten czas, który jest do wyłączenia odpowiedniego przycisku, jest znacznie krótszy. W sumie próba zbadania czynników praktycznie zupełnie dotąd niepoznanych. Jedynka bez sternika. Dystans? No, oczywiście na zamówienie. Tu powiedzmy 1000 metrów. Wszystko niemal tak jak naprawdę, z tym, że na sucho, to znaczy brak wody.
Wiosło połączone dziwnym systemem linek z urządzeniem, które nadaje mu opór. Opór, który można regulować. Prócz tego wiosło wyposażone w czujniki tensometryczne, mierzące siłę, z jaką wioślarz działa właśnie na ten przedmiot. To wszystko to jest sztuka symulacji pewnego stanowiska, no powiedzmy stanowiska pracy. Przy czym tutaj no, sam wioślarz poddany jest działaniom jeszcze łagodnym. On pracuje, ale tak naprawdę podczas pełnego testu jego oddech, jego fizjologia także by poddana była kontroli. I na tym przecież między innymi podlega zdobycie pełni informacji o tym, jak po pierwsze można wymodelować stanowisko pracy, a po drugie jak winien być przeprowadzany trening samego człowieka, by jego możliwości wyciągnąć do maksimum. Na pomoście sztanga o gigantycznym ciężarze 30 kg. Trzecia próba, podrzut. Uwaga. Koncentracja. No tak, jeszcze jeden drobny szczegół. Trzeba włączyć lampkę, bo rzecz jasna nie idzie o to, ile uda się kilogramów tutaj podnieść, ale o to, w jaki sposób na przykład obiektywizować taką rzecz jak ruch sztangi, gryfa, który unosi się podczas prawdziwych zawodów do góry. I do tego celu służy urządzenie, czy właściwie metoda zwana chronocyklogramem. Przed aparatem fotograficznym albo kamerą wirująca migawka, która pozwala zarejestrować na jednej klatce błony fotograficznej szereg faz ruchu. Ten przedziwny ekran filmowy i projektor to jeszcze jeden sposób, żeby prócz fizjologii, psychiki człowieka uchwycić to, czego normalnie okiem nie widać. Ruch i zatrzymać go, zanalizować klatka po filmowej klatce, elektronicznym piórem wprowadzić dane do komputera i potem przy pomocy potężnych elektronicznych urządzeń zanalizować to językiem matematyki. Tak to wygląda w teorii. Można by sobie powiedzieć, skoro tak potrafimy, to oczywiście potrafimy wszystko programować, wyniki, programować człowieka. Tymczasem jest to absolutnie nieprawda. Do pewnego stopnia jest to wszystko możliwe, natomiast te rzeczy wielkie naprawdę, które się w sporcie dzieją, takie jak chociażby skok Bimona, czy skoki Fosberego, czy wielkie naprawdę wydarzenia, które popychały ten sport naprzód, brały się z jeszcze czegoś innego. I to było w sporcie piękne i jest jeszcze niekiedy. Natomiast kiedy pojawiają się komputery, obliczenia, beznamiętne ociosywanie człowieka i dopasowywanie go do wyniku, rzecz staje się straszna. Sport traci absolutnie wszystko to, czym naprawdę fascynował ludzi. No ja nie jestem taki przekonany oczywiście, bo to jest tylko problem użycia tego, co pokazywaliśmy do pewnych celów, które może już nawet nie są pozasportowe, ale tak naprawdę przecież po raz pierwszy umiejętność jak gdyby sparametryzowania człowieka, poznania jego możliwości maksymalnych, które w wielu przypadkach tutaj są na tym pierwszym planie. To jest umiejętność często na wagę złota, wiesz, myśmy tutaj akurat mówili o sporcie, ale przecież z takich rzeczy się korzysta. Dlaczego nikt nie ma wątpliwości, że podobnie bada się kosmonautów, podobnie bada się ludzi, którzy w swoim zawodzie często ocierają się o granice możliwości organizmu?
Przecież z takich właśnie wyników również informacja jest. Ale najważniejsze, jak mi się wydaje, to nawet biorąc pod uwagę ten wyczyn szansę maksymalnych możliwości organizmu ludzkiego, no przecież dobrze jest wreszcie wiedzieć, jakie one są. Mało tego, można wreszcie pokusić się o to, że sport będzie naprawdę obiektywny. To znaczy, no, przed chwilą analizowaliśmy właśnie, prawda, i tak, ale przecież informacje z tamtego zestawu filmowego trafiają do urządzenia komputerowego. Są jest takie obrzydliwe, niepolskie słowo, przedigitalizowane, prawda, przepisane na numery. I z tych numerów powstaje pewien model matematyczny, który potrafimy obrabiać. I pewne informacje co do tego, czy działo się dobrze, czy źle, statystyczne i inne, mamy niejako, no, już w ręku. Jeszcze z danych naturalnych. Ale przecież zamiast komputerów tego typu można użyć... O, wygląda to trochę jak maszyneria nie z tego wieku, bo to są takie plątaniny przewodów, ale jest to jeden z potężniejszych komputerów analogowych. Maszyna do rozwiązywania równań różniczkowych. Świat matematyki. Tu się układa tę matematykę w postać równań, które mają jeden tytuł. Skok o tyczce. O, i tam na ekraniku oscyloskopu środek ciężkości zawodnika matematycznego. Tak, no ale on strąca za każdym razem poprzeczkę. Bardzo cię proszę, przepraszam, no. Co to za model? Słuchaj, nie ma żadnego problemu. Ja mu na przykład, on w tej chwili ma lepsze wybicie, zwiększa się jego szybkość początkowa, zwiększa się jego również szybkość na rozbiegu. Podrzucę mu jeszcze... No, teraz to pod poprzeczką. Trochę za dużo, tak? Wiesz, łatwiej jest to analizować na innym rysunku. O, tutaj wtedy... Piękne przejście, prawda? Przy czym oczywiście jest to model matematyczny zachowania się człowieka w locie, no i przy tych warunkach początkowych, które wynikają z odbicia i wykorzystania tyczki. I tu nie ma już człowieka, tu się zaczyna od matematyki, na matematyce teoretycznie kończy, ale w niektórych sytuacjach poprzez sprawdzenie parametrów tych równań dochodzi się do tego na przykład, która z tych linii to jest Kozakiewicz. Czy jak ten Kozakiewicz? Tu się z tobą całkowicie zgadzam. Tu nie ma już człowieka. Po prostu w tym sporcie wielkiego, w tym wielkim wyczynie, w próbie matematyzowania sprawy, w próbie wprowadzania osiągnięć tych najbardziej finezyjnych badań fizjologicznych. Przecież taka drobna sprawa. W instytutach sportu krajów, które mają najlepsze wyniki w sporcie wyczynowym dzisiaj na świecie, pracuje po 1000-2000 osób. To są przemysły, przy pomocy których doprowadza się wyselekcjonowanych ludzi, prowadzonych od najmłodszych, powiedzmy, lat do takich wysokich wyników. Tu jeszcze brakuje tylko jednego. Ingerencji genetycznej, wtedy będzie komplet. No wtedy może będzie rzeczywiście komplet. I wtedy będzie tragedia. Nie, bo wtedy ja fabryka tytanów stanie się rzeczywiście rzeczywistością wyczynowego sportu. Tylko że wtedy będziemy prawdopodobnie myśleli już o innym sporcie, a na pewno będziemy wiedzieli zdecydowanie więcej o innych istotach, zwanych tak samo ludźmi. Zmienię jeszcze szybkość. Thank you.